Miałam 7 lat i mieszkałam w większym mieście. Pewnej nocy do naszego domu ktoś się włamał. W tamtym czasie moja mama miała problemy ze snem, podczas gdy ja spałam jak zabita. Włamywacz wszedł do środka i zaczął rozglądać się po mieszkaniu. Moja mama udawała, że śpi i modliła się, aby ten ktoś jak najszybciej wyszedł z naszego domu. Gdy wstałyśmy rano następnego dnia, odkryłyśmy coś dziwnego. Włamywacz wypił całą wodę z akwarium, w którym miałyśmy złotą rybkę. I ją również musiał połknąć podczas picia. Nie rozumiałyśmy, jaki miał w tym cel, ale od tego czasu nie zdecydowałyśmy się na nową rybkę.